Newsy podsumowujące Juvenalia zaczynamy od piątkowego korowodu. Korowód? A co to jest korowód? Studenci i tym razem dali pokaz swojej kreatywności. Mogliśmy zobaczyć m.in. złoty pociąg, tort, Tarzana, smoka, słupy elektroniczne czy łódź wikingów. Dla porównania dodajmy, że w zeszłym roku pochód upłynął pod znakiem Pindolino, budki telefonicznej i wielkiej gwiazdy śmierci UJ. Ciekawe były również koncerty, tym bardziej, że z paroma wykonawcami udało nam się porozmawiać. Gitarzystę Indios Bravo spytaliśmy m.in. o jego zdaniem najgorszy tekst na podryw. Często tu przychodzisz? To jest po prostu masakra. Często tu przychodzisz. Od paprodziada, czyli wokalisty Wonky One, dowiedzieliśmy się, dlaczego tak często gra w Krakowie. Wydaje mi się, że jest tutaj rzesza takich osób i takich fanów, którzy po prostu nas tutaj przyciągają i ściągają specjalnie, żebyśmy tu bywali. To dzięki nim tutaj jesteśmy. Natomiast Organek powiedział nam o pechu, który spotkał go przed koncertem na strefie plaża. To było to, że nasz menadżer zapomniał przed koncertem klucza do garderoby. Musieliśmy wchodzić przez okno, co było dosyć śmieszne właściwie. I stworzyło tam parę fajnych jakichś takich sytuacji. Całych wywiadów będziecie mogli posłuchać na naszym YouTubie, Facebooku i blogu muzycznym. No to przychodzi czas na podsumowanie wydarzeń pozakoncertowych. Najbardziej urzekł nas crossfit, czyli zawody w jedzeniu na czas. O wrażenia zapytaliśmy uczestników. Było wspaniale! Widziałem, jak ci zawodnicy jedli tą pizzę z taką ekscytacją. Zastanawiam się, dlaczego mój zawodnik nie wygrał. Było ciężko. Przede wszystkim pizza pepperoni 40 cm to jest jednak wyzwanie. To nie jest łatwy kawałek chleba albo pizzy. W pewnym momencie aż... No to sobie myślę, czemu nie? Jestem głodny. Coś sobie zjem, może akurat wygram. No i przyszedłem i akurat udało się wygrać, tak? No i jestem bardzo zadowolony. Dobrze bawiliśmy się również na międzyuczelnianych igrzyskach studenckich IAST. Studenci mierzyli się m.in. w przeciąganiu liny, ślizganiu się po wodzie, jedzeniu arbuza oraz wyścigu ze złączonymi nogami na czas. Niektóre z tych konkurencji wymagały dużego poświęcenia. Myślę, że jeszcze do nikogo z nas to nie dotarło, że zwyciężyliśmy. A okupiliśmy to wielkim cierpieniem, nasz duże rany, ślizgu, ale noty za styl były najwyższe. Dodajmy, że studenci mieli okazję wziąć także udział w grze piwnej i kursie zumby. Nie zapomnijmy o wyborach najmilszej studentki i superstudenta Krakowa. Zostali nimi Weronika Żmuda z AGH i Dawid Goliasz z Uniwersytetu Rolniczego. Nam udało się złapać Weronikę przed galą i poprosiliśmy ją, aby zdradziła nam choć kawałek ze swojego show. Pam, 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 to jest nasze AGH, pa, 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 studiujemy w AGH. Tak, to my! Tak. Z superstudentem Krakowa mimo prób niestety nie udało nam się skontaktować. Wasze zdanie jest dla nas bardzo cenne, dlatego pytaliśmy was o wiele rzeczy w tej Juvenalia. Między innymi o to, co wam się najbardziej na nich podobało. Mi się ogólnie podobało Juvenalia, że spędziliśmy je spokojniej, kulturalniej i bez alkoholu. Najbardziej podobało mi się bracia Fiego Fagot, które spędziłem na krawężniku przed plażą. Śpiewałem hot doga i było całkiem spoko, nie? Tylko szkoda, że mnie nie było pod sceną, byłem 2 kilometry dalej, ale wszystko słyszałem. Zaskoczyliście nas przy pytaniu o to, jakiego artystę chcielibyście usłyszeć w przyszłym roku. Ja bym chciał, żeby był Rysiek Peja. Rysiek Peja Solówka. Ja bym chciał usłyszeć Szymona Wydrę. Uważam, że on dobrze śpiewa. A tak odpowiadaliście na pytanie, co można zjeść w Juvenalia. Taka rybka z morza, jak się płynie łodzią, tylko trzeba mieć wędkę, to bardzo dobra. Wszystkie materiały i dokładne podsumowanie każdego dnia znajdziecie na naszym Facebooku i YouTubie. Juvenalia to też zawody sportowe najbardziej magiczne. Był turniej Quidditcha, którego zasady nie różniły się wiele od zasad z Harry'ego Pottera. Z jednym wyjątkiem złotego znicza. I to właśnie z nim przeprowadziliśmy wywiad. Ja wbiegam na boisko w 18 minucie i wtedy oni mają za zadanie tutaj mi wyrwać tą piłeczkę. Przy czym no, ja nie mam miotu, więc dużo łatwiej mi jest biegać. Mogę ich wywalać, uderzać. Ja mogę wszystko, oni nie mogą nic. W turnieju Quidditcha wygrała drużyna Wymiana Gazomierzy. W zawodach piłki nożnej najlepsza okazała się drużyna Gaz Robi Gaz. W koszykówce 1-1 Bartłomiej Pelc, w siatkówce plażowej drużyna Godzuk Team, a w zawodach Palanta wygrały La Firyndy.